Szanowni Państwo, mam niezwykłą przyjemność, honor i zaszczyt otworzyć kolejną edycję naszego festiwalu plenerowego Wawel o Zmierzchu. Jest to nietypowa edycja, ponieważ w tych trudnych czasach pandemii możemy nasze największe gwiazdy, największe koncerty pokazywać online, do czego bardzo serdecznie zapraszam i zachęcam. Szanowni Państwo, ten koncert, który dzisiaj otwiera cały cykl festiwalowy, ma charakter szczególny. Jest to wyjątkowe miejsce, sala senatorska i wyjątkowy artysta, który przedstawi najwspanialsze kompozycje Fryderyka Chopina i Johanna Brahmsa. Całość festiwalu nie byłaby możliwa do zrealizowania, gdyby nie wsparcie i patronat honorowy pana premiera, profesora Piotra Glińskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, za co bardzo serdecznie dziękuję. Nasz festiwal jest organizowany razem z grupą twórczą Castello i wsparcie tegoż festiwalu zapewniło również miasto Kraków. Natomiast wyłącznym mecenasem naszego festiwalu jest firma Tauron. Bardzo serdecznie dziękuję. I serdecznie zapraszam Państwa do wysłuchania muzyki, a tak naprawdę przeżycia. Przeżycia niewiarygodnego. Tego jestem już w tym momencie pewien. Myślę, że będzie to niezapomniany wieczór. Dziękuję bardzo. Jest w muzyce Fryderyka Chopina wzniosły duch przeszłości. Jest także melancholia, żal, bolesna teraźniejszość. Jest także wreszcie nadzieja na przyszłość. Tak o twórczości naszego wielkiego Polaka pisano w epoce romantyzmu, uważając go za najbardziej politycznego kompozytora. Już w XX wieku stwierdzono, że trzeba być głuchym, aby nie usłyszeć, co mówi muzyka Chopina, a mówi: jeszcze Polska nie zginęła. Trzy chopinowskie arcydzieła wykona dla Państwa jeden z najzdolniejszych pianistów młodego pokolenia, wirtuos i poeta fortepianu, Szymon Nering. Przywołam tylko jeden fakt z jego jakże bogatej już biografii artystycznej. Otóż Szymon Nering jest jedynym Polakiem, który wygrał prestiżowy, mistrzowski, międzynarodowy konkurs pianistyczny imienia Artura Rubinsteina w Tel Awiwie w 2017 roku. Symboliczny jest patron tego konkursu, Artur Rubinstein, który o Chopinie mówił, że ten najbardziej polski kompozytor jest jednocześnie tym twórcą najbardziej uniwersalny. Szymon Nering wykona takie arcydzieła chopinowskie jak Polonez Fantazja Azdur op. 61, Emprompti Gezdur op. 51 i Mazurek C-moll z op. 56. Jeden z najwybitniejszych chopinologów, Mieczysław Tomaszewski, zauważył, że w muzyce Chopina spotykają się przeciwieństwa. Z jednej strony gest polonezowy, dumny polski, z drugiej strony piękna, rzewna melodia. Sam Chopin mówił, że często przebywa w dziwnych przestrzeniach wyobraźni. Muzyka Chopina zawsze była świadectwem polskości. Dziś mamy dzień szczególny, 1 sierpnia. Łączymy się z bohaterami Powstania Warszawskiego, którzy walczyli o wolną Polskę. O muzyce Chopina też mówiono, że pisana jest z takim zapałem, że można byłoby wygrać niejedną bitwę. I chciałabym teraz przytoczyć słowa z pięknego wiersza jednego z pokolenia Kolumbów, tego, który zginął w Powstaniu Warszawskim. Poeta, który słowo poetyckie zamienił na karabin. Krzysztof Kamil Baczyński, jego piękny wiersz Źródło, dedykowany ukochanej żonie Basi. Słowa Baczyńskiego. Bo kochać znaczy tworzyć, poczynać w barwie burzy,
rzeźbę gwiazdy i ptaka w łun czerwonych marmurze. Przed Państwem Szymon Nering w nowych odczytaniach arcydzieł muzyki Fryderyka Chopina tu w najpiękniejszym miejscu Polski na Wawelu w sali senatorskiej. Zapraszam.
Thank you.
To prawdziwy geniusz. Te słowa zanotował w swoim diariuszu Robert Schumann, a stało się tak po wysłuchaniu pierwszej sonaty fortepianowej C-dur Johannesa Brahmsa. Sam Brahms określił tę sonatę jako swoje opus pierwszy, czyli dał znak, że od tego mocnego akcentu zaczyna swoją twórczość jako pianista. Choć znamy go przede wszystkim jako symfonika. Także w tej wspaniałej, arcytrudnej sonacie ujawnił symfoniczny rozmach. Fortepian przemawia w niej z niesłychaną siłą. Przypomnę, że w epoce romantyzmu europejski ruch romantyczny tworzył i Chopin, i później Brahms, fortepian stał się instrumentem uniwersalnym, zdolnym wyrażać pełne spektrum uczuć związanych z człowiekiem. Radość, techniczną brawurę, zawsze u Brahmsa podporządkowaną intensywnemu wyrazowi muzycznemu, ale także melancholię i to, co u Brahmsa ważne, zamysł nad życiem człowieka, refleksja. Ten ton refleksyjny będzie dominował w muzyce Brahmsa obok szerokiego muzycznego gestu. Dziś dla Państwa w koncercie, który otwiera 13. edycję festiwalu Wawel o Zmierzchu, wykona dla Państwa Szymon Nering, o którym Chopin powiedziałby, że nie tylko wspaniale, poetycznie dotyka klawisze fortepianu, ale także potrafi piorunować na klawiaturze i kiedy trzeba pięścią, oczywiście używam tutaj metafory, w nie uderzać. Czteroczęściowa sonata fortepianowa Brahmsa pokazuje cztery różne oblicza człowieka. Człowieka, który jest dynamiczny, to szybka część pierwsza. Człowieka, który jest rozmarzony i zakochany, to część druga, w której Brahms przywołał temat starej ludowej miłosnej pieśni. Temat do czterech krótkich wariacji. Co ciekawe, w nutach także podpisał tekst słowny. Mowa tam o srebrnym księżycu, o niebieskim kwiecie, a także o dziewczęciu, które jest najpiękniejszą różą. Trzecia część, skerco, to oczywiście oblicze człowieka, który potrzebuje zabawy, ten aspekt ludyczny. I część ostatnia, rondo, czyli realizowany ten wstęp wspólnotowy. Proszę Państwa, ta sonata pokazuje nam, że na fortepianie możliwe jest do uzyskania absolutnie wszystko. I tego typu intensywności wyrazowej chciał Johannes Brahms. Także zapraszam, gorączka romantyczna wpisana u Brahmsa w doskonałą, czteroczęściową formę gatunku sonaty. Szymon Nering.
Thank you.